Dzień dobry. Chwili, kiedy nagrywam ten materiał, minął równiutko tydzień od premiery zamkniętej bety Valoranta. A tydzień to już dość sporo czasu, żeby zadziało się coś ciekawego. I właśnie o tych ciekawych rzeczach mam zamiar z wami dzisiaj porozmawiać. Valorant to jest gra twórców LoLa, czyli Riot Games, i gdybym miał tak w skrócie powiedzieć, co to jest, to bym powiedział, że jest to CSGO z domieszką Team Fortress. Nigdy za bardzo nie lubiłem Overwatcha, więc będziemy porównywać do klasyka. I tak swoją drogą, skoro wspominam o Team Fortress, to chcę wam powiedzieć o jednej smutnej rzeczy. Nie żyje Rick Mai. Był to aktor głosowy, który podkładał głos pod żołnierza, czyli jedną z postaci z Team Fortress. No i umarł niestety, a umarł w dodatku na koronawirusa. O śmierci poinformowała szkoła, w której był nauczycielem. W lutym miał wylew, po którym dochodził do siebie do domu. No i właśnie w tym domu niestety umarł na koronawirusa i tam się zaraził. Po wykryciu zabrali go do szpitala, ale niestety nie udało mu się wygrać tej walki. Rick miał 79 lat. Press F. A teraz wracajmy do Valoranta. Jak już mówiłem, Valorant jest takim CS:GO, ponieważ dużo tam właśnie rzeczy jest jak z CS-a. Główna gra, tak jak w CS-ie, polega na podłożeniu bomby, tutaj nazywamy to spajkiem, a druga drużyna musi tą bombę rozbroić albo nie dopuścić do tego, żeby została podłożona. Także możemy iść fulla, eko, dostajemy pieniądze za zabójstwo. Generalnie zasady są praktycznie identyczne, tylko są tutaj po prostu takie drobne szczegóły i zmiany. No i przede wszystkim mamy agentów. W tym momencie mamy 3 mapy i 10 agentów, a co ciekawe, streamerzy, którzy grali w grę dużo wcześniej od nas, ponieważ my dostęp do gry otrzymaliśmy 7 kwietnia, grali tylko na 2 mapach i mieli tylko 9 agentów. Czemu o tym mówię? Ponieważ stała się dość ciekawa sytuacja. Leakerzy to są takie osoby, które, wiecie, przeszukują pliki gry, sprawdzają, co tam ciekawego się ukrywa, no i znajdują czasami ciekawe rzeczy, które na przykład twórcy już powoli przygotowują do gry i możemy sobie dzięki udostępnionych przez nich informacjom zobaczyć, co takiego twórcy już przygotowują, są w plikach i mamy przecieki i po prostu dowiadujemy się o niektórych rzeczach szybciej niż twórcy by chcieli. Jest to znane chociażby z Fortnite'a, gdzie dużo eventów albo jakichś skórek, broni, leakerzy wydobywali już wcześniej z plików gry, udostępniali to w internecie i okazywało się potem, że o, jakiś nowy event będzie niedługo i się za tydzień okazywało, że rzeczywiście jakaś kometa spada. No i to samo stało się w Valorancie, ponieważ leakerzy odkryli jeszcze przed oficjalną premierą bety, czyli 7 kwietnia, postać Rose. Postać Rose. Jest to 10. postać. Rose to jest ta postać z tym ultem, co strzela jak rakieta i tymi granatami. Zresztą to jest ona. Dokładnie. To jest Rose. Ona wraz z nową mapą zadebiutowała dopiero 7 kwietnia, czyli wtedy, kiedy my mogliśmy zagrać, a leakerzy odkryli się dużo wcześniej. Zdobyli także informacje o jej umiejętnościach, które oczywiście się sprawdziły, więc super, bo teraz wiemy, że jak leakerzy coś znajdą, to warto im czasami zaufać, bo rzeczy, które znajdują, rzeczywiście potem trafiają do gry i możemy dowiedzieć się o czymś dużo wcześniej. Znaleźli graffiti, które przedstawiało tą postać, opis umiejętności. No i czemu o tym mówię? Ponieważ leakerzy cały czas znajdują takie nowe rzeczy. I jedną z tych nowych rzeczy będzie kolejna nowa postać. Podczas bety mamy otrzymać jeszcze jedną mapę i 2 agentów. Jeden z tych agentów ma być Shatter. Zabijcie mnie, jeśli źle to czytam. Leakerzy wykopali nieskończony model postaci i jej głowy. Nie wiadomo za dużo o umiejętnościach, ale wspomina się o granatach. Możliwe, że dostaniemy postać z umiejętnościami w stylu Demomana z Team Fortress 2. Trzeba czekać. Poza tym w plikach gry cały czas ludzie znajdują dużo różnych informacji i czasami może dojść do takiej sytuacji, że to wcale nie jest zapowiedź jakiejś nowej postaci, ale po prostu jakaś, nie wiem, niedokończony model czegoś, co po prostu nie zostało usunięte. Z takich ciekawszych rzeczy to mogę jeszcze powiedzieć, że na przykład jest Uzi, właściwie tylko jego ikonka i nie wiadomo, czy to będzie nowa broń, czy może po prostu jest to, nie wiem, nieskończony model jakiejś wcześniejszej broni, którą zamienili na coś innego. Menu, które teraz mamy, jest takie dość ciasne i nie ma tam za bardzo miejsca na nowe rzeczy, ale wiecie, zawsze można to przemodelować. Trzeba czekać i zobaczymy sami. W plikach gry możemy znaleźć także postacie, które mają trochę inne modele, inne włosy, jakieś inne ubrania. Mogą to być podwaliny pod skiny. A skoro o skinach mowa, w Valorancie możemy kupować skiny do broni, tak samo jak w CS-ie. Riot na samym początku zabrzeczył, że miałyby się pojawić inne skiny, na przykład do postaci. Argumentowali tym, że stawiają na przejrzystość rozgrywki i nie chcieli dodawać zamieszania w postaciach.
ale po kilku dniach, jak już ludzie sobie pograli, doszli do wniosku, że łatwo rozpoznać inne postacie i moderator serwisu o tematyce LoL'a, czyli to jest, LoL to jest pierwsza gra twórców Valoranta, powiedział, że Riot jest otwarty na skórki. Jak już mówiłem, w kilkach gry mamy postacie, które różnią się na przykład ubraniami albo włosami. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja bym w sumie cieszył się ze skinów do gierki, ponieważ jak masz jakąś postać, na przykład tą wspomnianą wcześniej Rose i bardzo lubisz ją grać, to możesz się wyróżnić na serwerze, kupić sobie, jeśli nie będzie to jakaś wygórowana cena. Tak samo zupełnie jak jest w LoL'u i w Fortnite'cie. Mam tylko szczerą nadzieję, że nie będzie jakichś komplikacji filmików, kiedy dzieci okradają swoich rodziców albo biorą ich karty kredytowe i sobie kupują te skórki. A właśnie a propos dzieci. Mam nadzieję, że wszyscy macie skończone 16 lat, ponieważ jeśli nie macie skończonych 16 lat, to nie zagracie w Valoranta. Tak jakby nie zagracie. Dlaczego tak jakby? W LoL-u od 2 lat osoby, które zadeklarowały, że nie mają 16 lat, czyli po prostu tam w tej rubryce, gdzie można sobie wpisać, wiecie, że rocznik 2002-2001, jeśli wyjdzie tam, że nie macie ukończonych 16 lat, dostaniecie informację, że o, sorry kolego, ale nie, jesteś trochę za mały, żeby w to zagrać. I musicie podać e-mail rodzica i dopiero wtedy, kiedy rodzic dostanie ten e-mail i wyrazi zgodę, będziecie mogli grać w grę. Twórcy chcą też to wprowadzić do Valoranta i niby spoko, ponieważ nie byłoby dzieci na serwerach, każdy byłby zadowolony. Przecież wszyscy wiemy, że zdesperowany 10-latek, który tylko krzyczy na wszystkich i w sumie nie umie grać, to jest ostatnia rzecz, którą chcielibyście zobaczyć. Ale ten system nie działa i działać nie będzie, ponieważ tak samo jak na YouTubie, jeśli chcesz zobaczyć filmik 18 lat, to po prostu zakładasz sobie konto na przykład z rocznikiem 2000. Tak samo będzie tutaj. Dzieci założą sobie konto, nie wiem, wpiszą sobie, że są z rocznika 2001 i oni już... Zgoda rodzica ich nie obowiązuje. A wątpię, żeby twórcy chcieli, żeby na przykład robilibyśmy im zdjęcia dowodu osobistego, żebyśmy mogli to udowodnić. Tak więc jest to raczej taka ciekawostka, bo kto będzie chciał, to i tak to sobie to obejdzie. Wspomniałem o dzieciach na rankedach, tylko że w Valorancie nie ma rankedów. Jest to według mnie dość spory problem, ponieważ dochodzi do takich sytuacji. Jest gra, każdy chce w nią sobie zagrać i może w nią zagrać osoba, która na przykład ma 8000 godzin w CS-ie i sobie chce zagrać tego Valoranta, ponieważ o, jest nowa gierka, pograsz sobie, lubię strzelanki. Ale są także takie osoby, które grają w LoL'a, grają w TFT i o, Riot Games dał nową grę, super, to sobie wejdę i zobaczę, co nie? No i wiecie, takie osoby, które mają 6000 godzin w CS-ie versus osoby, które grają po prostu tylko w TFT, no ich umiejętności dość znacząco się różnią. A przez to, że na razie nie ma systemu rankingowego i nie daje wam dywizji, tak jak w LoL-u macie, wiecie, Irona, Bronza, Silvera, Golda, tak w górę idziecie cały czas. I to jest spoko, ponieważ osoba, która gra po prostu jak Bronz, będzie grała z osobami z Bronzu. Osoba, która gra jak Platyniarz, będzie grała z osobami z Platyny. No i nie ma takich sytuacji, kiedy gracie na jakiegoś totalnego kozaka, kiedy dopiero uczycie się grać w grę. W Valorancie tego nie ma, dlatego taki przeciętny Józek, który dopiero co, nie wiem, odpalił komputer i sobie uzyskał dostęp do bety i odpala sobie grę, w drużynie przeciwnej może mieć przeciwnika, który na przykład ma 8000 godzin w CSGO. No i taka osoba, która ma 8000 godzin w CS-ie, no myślę, że może napryć mu trochę krwi, ponieważ na pewno będzie celowała od niego trochę lepiej i będą mu te główki wchodzić trochę lepiej. Jest to duży problem, ponieważ sam wam powiem, że mam bardzo dużo gier, w których po prostu przegrywam tylko i wyłącznie dlatego, że drużyna przeciwna to po prostu jakieś kozaki i ja po prostu czuję, że jakby byłby system rankingowym, porównajmy do CS-a, jak ja jestem na poziomie Silvera, bo na takim poziomie niestety jestem, ja po prostu czuję, że gram na kogoś, to po prostu mentalnie powinien być w tym kałachu, co nie? I to ma na szczęście się zmienić. Będą rangi w Valorancie i w dodatku pojawią się dość szybko, bo w optymistycznym terminie ma być to jeszcze kwiecień. No i mamy nawet taką rubrykę, znaczy rubrykę, taki obrazek, w którym po prostu widać te wszystkie rangi, to jest ten oto obrazek. Każdy, który rozegra mecz klasyfikacyjny, trafi do odpowiedniej dla siebie rangi, gdzie po prostu, wiecie, no, będzie tam sobie siedział i grał. Czyli osoby, które będą naprawdę kozakami, będą dobrze strzelać, będą na przykład w tym Immortal, nie będą już grać na osoby, które będą na przykład w Solidarze, co nie? I jest to spoko, ponieważ będzie to powodowało mniej frustracji związaną z tym, że gracie na osoby, które są od was 8 razy lepsze. No uwierzmy się, nie wygrasz meczu, kiedy w drużynie przeciwnej jest 5 kozaków, a ty dopiero odpaliłeś tą grę. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że wbiję jakąś dobrą dywizyjkę i będę się po prostu bardzo dobrze bawił.
Będziecie mogli sobie wieczorem usiąść i wybierać swoją ulubioną rangę. A jeśli będziecie chcieli, to zrobicie to też w autobusie. Oczywiście, kiedy skończy się pandemia. Ale jak to w autobusie? A to dlatego, że prawdopodobnie Valorant pojawi się też na telefony. Jeden z wcześniej wspomnianych leakerów, kiedy przeszukiwał pliki gry, zobaczył interfejs dla gry przedstawiony specjalnie dla tabletów. Jest to oto ten obrazek. Wygląda to dosyć legitnie, a przypominam, że Riot wydaje swoje gry na telefony. Niedługo będzie Wild Rift, czyli ta cała karcianka w uniwersum LoL'a. Przekonwertowali całe TFT i w dodatku mają to nawet crossplay, czyli że tam chyba, jeśli dobrze tłumaczę, osoby z telefonem mogą grać z osobami na komputerze i wbijać razem rangi. Więc myślę, że przeniesienie Valoranta na telefon wcale nie będzie takie skomplikowane. Zwłaszcza, że grafika z TFT na telefonie wygląda w sumie identycznie jak na komputerze i działa to bardzo płynnie. Poza tym, nie oszukujmy się, współczesne telefony są mocniejsze od niektórych 6-letnich komputerów. Poza tym jak teraz sobie pomyślę, to czy przeniesienie takiej gierki byłoby takie ciężkie? Przecież mamy Fortnite'a na telefon, mamy Call of Duty na telefon. Myślę, że nie byłoby to jakieś ciężkie, a na pewno dużo ludzi by w to grało i po prostu opłaca się to dla Riotu. Do Valoranta trafi też niedługo nowa mapa, Ascent, i będzie ona w stylu Wenecji. Wenecja tak naprawdę była jednym z pierwszych strzałów, gdzie może w ogóle znajdować się gra, ponieważ kiedy Riot prezentował grę, ludzie zastanawiali się, czy to będzie w uniwersum LoL'a, czy to będzie tak jakby na Ziemi, czy to jakieś nowe uniwersum. I często podawali właśnie Wenecję. No i teraz wszystko się potwierdza, ponieważ w plikach znaleźli w sumie wygląd tej mapy, i w sensie minimapy jej, oraz dużo elementów z tej mapy. Ascent, nie wiem, zabijcie mnie, jak już wcześniej mówiłem, jeśli mówię to źle. Są tam charakterystyczne elementy jak latarnia oraz gondole, nawet taka pizza jest taka śmieszna, a Włochy bardzo dobrą pizzę robią generalnie. Będzie to miasteczko o klimacie Wenecji. W grafikach jest przecież ten taki mostek i taka rzeka nad nim. To jest właśnie takie charakterystyczne dla Wenecji. I mamy także układ tej mapy, który widzicie właśnie w tej chwili. Są tutaj dwa bombsidy, z czego się cieszę, ponieważ nie lubię za bardzo motywu strzała bombsidami, który jest na jednej z map. Nie wiadomo, kiedy dokładnie mapa zostanie dodana do gry, ale twórcy powiedzieli, że do końca bety na pewno będą 4 mapy, więc myślę, że na końca lata na pewno się pojawi. Bo właśnie w lato ma wyjść Valorant. Oczywiście, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo żyjemy też w takich czasach, że w sumie dużo rzeczy lubi się przekładać. Tak swoją drogą, bardzo jestem zły, że znowu przełożyli The Last of Us. Naprawdę bardzo chcę w to zagrać, a już przełożyli to chyba po raz 5. A teraz coś bardzo głupiego i śmiesznego, czyli porozmawiam o systemie Vanguard od Riotu. To jest coś jakby Valve anti-cheat w CS-ie, to Riot ma swojego Vanguarda. I to w teorii ma powstrzymać cheaterów od tej gry. I Riot bardzo się chwalił tym, że będzie zero cheaterów, że kładą na to duży nacisk, że żadna gierka nie będzie plagiona przez cheaterów. No i 5 kwietnia Riot zbanował pierwszego cheatera Valorant. W sieci jest już pełno nagrań, gdzie ludzie cheatują i zachęcają do kupienia swoich programów, czyli właśnie tych takich aimbotów, wallhacków. No i Riot nie jest z tego zadowolony i przede wszystkim bardzo zaskoczony. W jednym z komunikatów napisali: cóż to do bani, ale dziś musieliśmy zbanować pierwszego cheatera. I wygląda na to, że mamy więcej banów na horyzoncie. Mieliśmy nadzieję, że upłynie nieco więcej czasu do tego momentu, ale jesteśmy w grze i jesteśmy gotowi. Czyli można powiedzieć, że system, który ma nas chronić, nie działa i w dodatku bardzo mocno nam przeszkadza. I wiele ludzi ma problem, żeby zalogować się do gry. Na przykład mój kolega cały czas ma taki komunikat i Bóg w sumie wie, co można z tym zrobić. Na internecie jest pełno poradników, ale nie wszystkie niestety zawsze działają. I doszło także do innej ciekawej sytuacji, a mianowicie Dużo ludzi, kiedy zainstalowało Valoranta, skarżyło się na to, że ich gry działają po prostu wolniej. Mają po prostu spadki FPS-ów. Na Redditie pojawił się wątek stricte pod Valoranta, gdzie wielu użytkowników skarży się, że ich gry zwolniły i po odinstalowaniu Vanguarda ich gry po prostu przyspieszyły. Ostatnio często skarżyli się, że po prostu gry działają gorzej, że mają spadki FPS-ów, wcześniej tego nie miało i w sumie nikt do końca nie wiedział, co z tym faktem zrobić i w ogóle dlaczego tak się stało. Ale na szczęście teraz już wszyscy wiedzą i okazało się, że wszystkie osoby, które miały te problemy, miały jedną wspólną rzecz, a mianowicie Vanguarda. Jest takie nagranie z linta, które jest już usunięte, ale w internecie nic nie ginie,
gdzie są spadki FPS-ów i wszystko się zacina, a wszystko mija po odinstalowaniu Vanguarda. Pomaga również zatrzymanie go w procesach. Zresztą zobaczcie ten filmik. Jest to komiczne i straszne jednocześnie. Oczywiście spadła wielka fala krytyki za to, ponieważ jakby nie patrzeć, nie gramy na przykład w jakąś tam grę, a i zabezpieczenia dalej działają i ingerują w nasz komputer i spowalnia nam inne gry. Jest to dość dziwne, mam nadzieję, że niedługo zostanie to naprawione. I tyle, no, mam nadzieję, że to się rozwiąże. Z cheaterami też jest jeszcze drugi ważny problem. Ponieważ w tej grze nie ma systemu reportowania. Bo wiecie, w CS-ie, kiedy zobaczycie takiego chamskiego aimbota, że wiecie, że koleś sobie chodzi tak o i ma zamknięte oczy, jest odwrócony do góry nogami, taka postać jest z tyłu i nagle wali wam, wiecie, 360 stopni i heada, to możecie taką osobę zreportować i potem po prostu twórcy zobaczą to nagranie, od razu widać ewidentnie, że jest to niewykonalne do zrobienia, co ich bandują, prawda? No a w tej grze nie ma takiego systemu, w ogóle tutaj nie ma reportowania, nie da, po prostu, w sensie można tam kliknąć, ale nic się niestety nie dzieje. Mam nadzieję, że niedługo to dodadzą, ponieważ będzie to na pewno bardzo dobre, ponieważ szybciej znajdą tych cheaterów. Obecnie Riot powiedział, że po prostu stara się ulepszyć technologię, zbiera potrzebne dane i być może za parę dni będzie czystka. Tak jak na przykład w Call of Duty, gdzie wywalili ze 100 tysięcy osób, którzy cheatowali. Cheaterzy to jest duży problem Valoranta, ponieważ cały czas pojawiają się jakieś nagrania, gdzie ludzie sobie chodzą, robią 360 i strzelają headshoty, co jest no... Po tym jak Riot obiecywał, że ten ich cały Vanguard będzie jakiś taki, wiecie, najlepszym programem, który wyeliminuje całkowicie cheaty, a okazuje się, że jest zamknięta beta, już jest taki gigantyczny problem, no brzmi to niestety dosyć słabo. Mam nadzieję, że niedługo sobie z tym poradzą i wywalą cheaterów z gry. Uwierzcie mi, żadna rzecz jak cheaty, uwierzcie mi, nic nie denerwuje tak bardzo jak przegrana z powodu oszustwa drugiej osoby. Śmieszny w ogóle jest ten Valorant, ponieważ tak naprawdę w sumie zamiast działać tak jak ma działać, czyli po prostu umilać nam grę, to cały czas nam przykrze życie, nie możemy grać w normalne gry, niektórzy nie mogą przez to zalogować się do gry. No nie wiem, mam nadzieję, że Riot to ogarnie, no to są jeszcze zamknięte bety, mają czas, żeby to zrobić. Tak samo jak wy macie teraz czas, żeby wejść do bety. I teraz dam wam kilka wskazówek, jak dostać się do tej gry nieco szybciej, ponieważ Riot wydał nam dobrą instrukcję, jak to zrobić. Jak wiecie, żeby dostać się do bety Valoranta, musicie raz, podłączyć swoje konto Riot Games z Twitchem, dwa, oglądać streamy innych streamerów. Wtedy macie możliwość zdobycia klucza. Co ważne, musicie także oglądać te streamy, które mają włączone dropy. Jest to tam na dole pokazane. Na bardzo łatwo znaleźć taki stream. Na początku na Europę tych kluczy było 25 tysięcy i potem sukcesywnie zwiększali tą ilość. Ostatnio zwiększyli tą ilość bardzo mocno, ponieważ serwery zostały zwiększone o 25%, czyli wiecie, w takiej większej skali 25%, kiedy na przykład jest graczem przez 300 tysięcy, 25% to jest dość dużo. Dlatego teraz będzie wam dużo łatwiej dostać się do gry, a Riot wam powiedział, co zrobić, żeby udało się to nieco szybciej. Dropy są teraz włączone cały czas, ponadto wszyscy mogą sobie włączyć dropy na swoim kanale, po prostu muszą streamować Valoranta. I musicie po prostu oglądać te streamy i aż będziecie mieli szczęście. Ponieważ jest wielki problem, ponieważ dużo ludzi zakłada multikonta albo po prostu boty, żeby sprzedawać te konta na Allegro. Swoją drogą te konta mają dobre kwoty, ponieważ na przykład widziałem, że za 400 zł niektórzy wystawiają te konta. Dużo ludzi będzie wam w tym przeszkadzało. Dlatego Riot powiedział, że jeśli będziecie oglądać jakiegoś streama przynajmniej przez 2 godziny, to zmieńcie go po prostu, ponieważ wtedy wasz system może pomyśleć, że jesteście botem. A kiedy pomyśli, że jesteście botem, wasza szansa na wydrapienie klucza zleci od razu do zera. Więc jeśli chcecie zdobyć ten klucz, a niekoniecznie oglądać jakiegoś streamera, po prostu po tych 2 godzinach zmieńcie na coś innego. Wtedy macie większą szansę, że dostaniecie ten klucz. Swoją drogą, jeśli ta instrukcja, co teraz mówię, jest niejasna, możecie zobaczyć mi poprzedni film na kanale, w którym pokazuję dokładnie, jak zdobyć klucz do tej bety. Klucze teraz zdobywa się cały czas, nie musi limitu, więc naprawdę po prostu musicie bazować na szczęściu, może w końcu się uda. Polecam wam także sprawdzić skrzynki pocztowe, ponieważ nie zawsze dostajecie komunikat na Twitchu, że macie dostęp do bety, a potem jak ludzie wchodzą na maila, okazuje się, że o, mam dostęp do bety i mogą sobie grać po prostu. Życzę wam powodzenia, wiem, że dla wielu ludzi dalej się nie udało, może wam się uda, wierzę was, na pewno wam się uda, wierzę was, powodzenia. To był w sumie na tyle z ciekawszych informacji takich,
które dzieją się w gierce. Mam nadzieję, że wam się materiał spodobał. Ja mam nadzieję też, że będę nagrywał tego więcej, ponieważ gierka jest bardzo fajna, gram w sumie codziennie i naprawdę bardzo dobrze się bawię i chcę nagrywać więcej dla was materiałów z takich ciekawszych rzeczy. Nie będę tu za bardzo omawiał jakiejś strategii gry, ponieważ jest pełno innych filmów na YouTubie, gdzie możecie sobie o tym obejrzeć. Ta seria będzie stricte o takich ciekawszych rzeczach, które wydarzyły się w świecie gry, w społeczności. Można porównać do takiego, nie wiem, Tetchwika Clavitera albo Hop News od Hopa. No, mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Jeśli znajdziecie coś ciekawego, coś, co będziecie mogli, nie wiem, co ja będę mógł wykorzystać w następnym filmie, możecie zawsze napisać w komentarzu. Osoby, które napiszą jakiś ciekawy temacik albo jakąś ciekawego newsa, to zawsze o nich wspomnę w filmie. Możecie także to zrobić na DM-ie na Instagramie, tutaj w ogóle macie mojego Instagrama. Jak nie jestem tam na razie jakoś bardzo aktywny, nie wiem, gdybyście może tam wchodzili, to by się to zmieniło. Kto wie, warto w tych czasach mieć Instagrama. Więc pamiętajcie, piszcie DM, komentarze, zawsze o was wspomnę. No i to na tyle, no. Gierka ma tydzień, na razie wszyscy bawią się świetnie. Mam tylko nadzieję, że naprawię problem z tym Vanguardem i z cheaterami, ponieważ naprawdę bardzo to przeszkadza, a widzę, że problem się rozprzestrzenia. Ja widzę, że problem jest coraz większy. Ja osobiście na szczęście na żadnego cheatera nie trafiłem, ale słyszę, że coraz więcej ludzi niestety na to trafia. Poza tym filmiki na YouTube same z siebie to potwierdzają. Dobra, kiedy pojawi się jakieś więcej informacji, coś ciekawego, na pewno nagram wam kolejny filmik. Mam nadzieję, że zrobimy z tego ciekawą i fajną serię. Komentujcie, subskrybujcie, oczekujcie na nowe filmy. Jeśli chcecie, to walnijcie w dzwona, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia, trzymajcie się, no tam nie wiem, myjcie rączki, bo w tych czasach jest to bardzo ważne. Siemanko.